Cześć, witajcie, z tej strony Kira, to jest kolejny odcinek ze Skyrima. Zapomniałem wam chyba wspomnieć o jednej rzeczy jeszcze. Poprzednim razem, jak pamiętacie, miałem ten problem tam, że było takie cięcie, gdzie po prostu był pewien przeskok, bo skraszowało się nagranie i tak dalej. To zrobiłem jedną misję bez nagrania po prostu. I byliśmy tam z... Kurczę, jak on się nazywał? Ten towarzysz, jeden z towarzyszy, z którym byliśmy, Farkas, coś w tym stylu. To jest taka mała sprawa, po prostu okazało się, że jest on wilkołakiem i istnieje coś takiego jak jakiś krąg, który istnieje w towarzyszach, niektóre osoby po prostu są wilkołakami i tak dalej, więc to się między innymi okazało i to właśnie nie zostało nagrane. Ale to mniejsza, to tak na boku, jeżeli by ktoś nie wiedział, bo to nie zostało zarejestrowane. Dobra, więc teraz mamy zadanie, że musimy się spotkać nocą ze Skiorem. Więc najpierw sobie wyjdźmy na zewnątrz, poczekamy sobie do nocy i spotkamy się z nim, tak jak sobie zażyczył. Więc nie wiem, tak mamy teraz 12, to... Dobra, zobaczymy. Na razie po prostu idziemy. Zatrzymamy się gdzieś tak jakoś tam, mówił wieczorem. Tu w zadaniu pisze nocą, więc tak myślę, że 10-11 będzie w porządku. 10-11, dobra, niech będzie 12. Będzie 12 północ. Idźmy w takim razie. To jest chyba tutaj, prawda? Chyba dobrze idę, znaczy, a nie, bo tutaj jest ta kuźnia, ale to jest gdzieś tam pod kuźnią, o. O, Skior tutaj idzie zresztą. Hej, witaj. Więc... akurat trafiłem tak chyba, że o 12 około on chyba właśnie idzie. Gdybym poczekał pewnie jeszcze z godzinę, to on by tam gdzieś był. Aela wkrótce do nas dołączy. Podążymy za nią, gdy będzie w środku. Okej. Możemy zaczynać? Co to za miejsce? Oto co musisz wiedzieć. Jorvaskr to najstarszy budynek w Białej Grani. Niebiańska kuźnia była tu znacznie wcześniej niż samo miasto. Podziemna kuźnia tętni starożytną magią, starszą niż ludzie i elfy. Sprowadziliśmy cię tu, by dać ci siłę. Wow. A teraz ruszajmy. Siła. Wejdź do podziemnej kuźni. Okej, no to wchodzimy. Kto by pomyślał? Sam nie wiedziałem, że coś takiego tu jest. Serio. Nie robiłem tu nic. Wow. Wilkołak. Jak mówiłem, właśnie wilkołaki. Że tutaj niektórzy... Ale zaraz ogarniemy, o co chodzi. To jest Aela. Wow, nie poznałem cię, kobieto. Robimy to w tajemnicy, gdyż Kodrak jest zbyt zajęty próbą odrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przeklęci. Ale w istocie jest to błogosławieństwo. A, no tak. Taką sprawność może być przekleństwem? Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Żeby aspirować do miana towarzysza, musisz wraz z nami przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja połączyła się ze światem zwierząt? No cóż... Ale spytam się go tak z ciekawości, co jeżeli nie chce. Twój wybór. Nie będziemy cię zmuszać. Ale do kręgu wstąpisz tylko, gdy twoja krew będzie taka jak nasza. Przyjdź do nas, gdy się przygotujesz. Dobrze. No to możemy zaczynać. Myślę, że jest to dobra decyzja. Zostajemy wilkołakiem, co tam. Taka fajna odskocznia, bądź wilkołakiem po prostu. W porządku. Co się teraz stanie? Wygląda to co najmniej podejrzanie. Wow. Aha, czyli... Pff, co? Weź udział w rytuale krwi. A może sobie na trzeciej osobie zobaczymy to? Co jest? No jestem wilkołakiem, ale czemu jestem na zewnątrz i właśnie.
Aha. Mam tam wejść? Chyba tak. Czy nie? Jestem wilkołakiem! Ja nie wiem, czy potrzebnie tu wchodziłem. Może niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Dobra. Jestem wilkołakiem, sobie chodzę. Właśnie tak nie wiem, czy mogę się czuć w pełni swobodnie, będąc w tej formie. Raczej niekoniecznie. Weź udział w rytuale krwi. No ale co ja mam teraz? Mam teraz zarzynać ludzi, czy co? Jestem groźny. Aha. Okej. Pomachałem kilka razy łapami i to tyle, tak? Ty, czemu jestem goły? Gościu. Śpisz? Zaczynałam już myśleć, że nigdy nie wrócisz. Twoja przemiana nie była łatwa, ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na skale Wisielców, obozuje grupa łowców wilkołaków. Srebrna ręka. Chyba już ich znasz. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Dobre. Prowadź. Zarżniemy ich wszystkich. Co tu się właściwie narodziłeś stało? Narodziłeś się dla Watahy, bracie. Prawie ci zazdroszczę. Pierwszy raz jest zawsze najbardziej ekscytujący. Nawet Farkas nie przysporzył nam podczas pierwszej przemiany tylu problemów, co ty. No co ty? Nie wiem, czy pytać o te rzeczy, czy nie. Jest w tobie krew wilka, ale żeby ponownie skorzystać z jej mocy, musisz nabrać sił. Aha. I uważaj, gdy to robisz. Są w tej krainie tchórze, którzy nie mogą znieść widoku prawdziwej chwały. Nic, dopóki nie postanowisz tego wykorzystać. A wtedy już wiesz, jak to jest. Siła, szybkość, ale to nie trwa długo. Pamiętaj, że krew wrogów może podtrzymać moc, jeśli zdecydujesz się posilić. Lekarstwo? Ha, gadasz jak ten starzec. Ja nie powinnam tego mówić. Kocham Kodlaka, szanuję go i słucham. Ale w tej kwestii się myli. To nie jest klątwa. Staliśmy się najlepszymi myśliwymi w tej krainie. Jeśli interesuje go kariera Opiusa w Sovngardzie, to droga wolna. Ja wolę tutaj polować i zdobywać chwałę. Srebrna ręka zajęła stary fort na skale Wisielców. Jakże łatwa z nich zdobycz. O, trenowanie strzelectwa, to ona trenuje. Pokażę ci, co potrafię. Okej, myślę, że mogę sobie trochę podszkolić. Na razie nie jest to jakieś drogie. Dobra, dobra, spokojnie, bo ja tu zaraz stracę kasę. Oj, akurat poziom, proszę bardzo. Może sobie zróbmy ten awans? Zdrowie, muszę mieć lepsze zdrowie. Dobra, możesz korzystać z tego ucznictwa troszeczkę, na razie pobaw mi się w tym ucznictwie. Strzał krytyczny. Oraz sokoli wzrok. O, to właśnie to jest to, to właśnie chcę mieć. To jest dobre. To jest właśnie to przybliżenie, to jest bardzo przydatne w strzelaniu. Okej. W razie ja już sobie pójdę. Okej, no to teraz mamy powyżność. Tylko po pierwsze, czemu jestem goły? Nie rozumiem. Po drugie, zobaczcie jaki paradoks. Jestem jednocześnie kotem, który może zamieniać się w wilkołaka. Ciekawe. No dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy mój strój. Bo ja bym chciał, mimo wszystko, być ubrany. Nie żeby coś. Ale to jednak wydaje mi się lepsze rozwiązanie. Elfiuk. Tak, 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 tak. Dobrze, wszystko jest. No i jestem ubrany, no i tak powinno być w sumie. Od początku. Sprawdźmy, gdzie to jest. To jest blisko, bo jesteśmy przy tym. Mamy po prostu zabić kilka osób, zabić łowców wilkołaków. Dobrze, no to idziemy. Jak trzeba kogoś zabić, to ja jestem tutaj otwarty. Marchewko.
Dobra. Właśnie, to jest to przybliżenie. Dobra. Tarcza, złoto, złoto. Sobie na razie postrzelamy trochę. Nauczyliśmy się co nieco o ucznictwie znowu, no to można to wykorzystać. Przy okazji. Przecież jestem wilkołakiem, muszę to zobaczyć. Nie, chwila. Moce. Postać bestii. Mocny wzrok, lepsze widzenie. Dzięki przez 60 sekund. Postać bestii. Wybierz formę wilkołaka. To sobie dodamy do ulubionych. I damy do trójki. Uwielbiam dobrą walkę. A muszę jakoś się naładować pewnie, prawda? Nie wiem. Wow. Jest! Pięknie. Tak ma być. Nie wiem jak to się. Nie wiem jak to się ładuje. No jakoś. Po prostu trzeba pozabijać chyba osobę, ale nie widzę żadnego wskaźnika jakby to było naładowane po prostu. O to chodzi. Dobra, na razie sobie po prostu postrzelamy do nich. Wow, też mnie wystraszyłaś. Ale wiecie co, mogliście mnie ubrać po tym całym rytuale. No musiałem się sam ubierać. No. Kto to widział? Czy tam na górze ktoś jeszcze jest? No dobra, idziemy do środka. Skała Wisielców. Mamy szósty poziom, jest nie tak źle. Wręcz powiedziałbym, że dobrze. Teraz trochę właśnie w ucznictwo zainwestowałem. Następnym razem pewnie coś innego trochę. Trzeba jakąś taką, wiecie, równowagę zachować. Co tu jest? Aha, okej. Ci tchórze musieli się zabarykadować po ataku z Kiora. Niemal czuć ich strach. No pewnie. Łowcy wilkołaków, a się przed nimi osłaniają. To ciekawe dosyć. Tutaj! Bum. Mógłbym oczywiście wyciągnąć miecz, ale sobie na razie z łuku trochę strzelam. No ale wiesz co? Jesteś jak Farkas dosłownie. Wszystko mi zdejmuje z przed nosa. Też Farkas też mi wszystko kurczę rąbą naprzeciwko i ja naciągam cięciwa, a cel już nie żyje. Więc bęben. O, skrzynka. I nawet nie zamknięta. No jak w sumie jest nie zamknięta, to znaczy, że nie będzie nic takiego ciekawego. No też prawda. O, wilkołak. Jest tam trup, prawda? No. Tak sądziłam. Sądząc po zapachu, to nikt znajomy. Aha. Nie potrafią odciąć się od zwierzęcia. Dziczeją. Na miejscu tego biedaka mógł być. Właśnie się ciekawi. Powinniśmy iść dalej. No dobra, dobra. Się ciekawiłem właśnie, czy to jest jakiś nasz znajomy, ale chyba widać jak nie. Jednak nie. Wow. Bum. Okej. A, żelazna strzała. Sobie teraz strzelam z żelaznych strzał. No, na razie. Bo ja na razie co tu mam ze strzał? Żelazne strzały. Te, no to ich, tych jest trochę mało, więc na razie z nich jakoś tak nie korzystam, a żelaznych mam dosyć sporo. Okej. O Jezu, ja to się skradać się tak nie nauczę chyba. Dawaj, dawaj. Bum. Tak, jestem dobry. Nie, no dobra, trochę teraz może trochę powalczę normalnie. Trzeba znać jakiś umiar w tym. O, na takie dystanse to ja mogę już zmienić. Ej, sorry, muszę chyba sobie ustawić przycisk nagrywania pod inny po prostu, bo czasami mi się zdarza niechcący go nacisnąć. Okej, okay. Co my tu mamy? Ogólnie jeszcze sprawdzę. Buty mają 13, to ma 13. Moje mają 13. A rękawica to ja nie mam w ogóle chyba, serio? Ło, dobrze. Dobrze wiedzieć, dopiero teraz się skapnąłem. A hełm ma 20, a mój ma 23, dobrze. No to sobie założymy rękawice jeszcze, które mam. A nie, bo to, a bo te karwasze są, okej, okay, ale karwasze. No dobra, w sumie może są, ale będę miał te rękawice, mają taką samą, taki sam pancerz, ale dobrze. Niech będzie tak, więc
Przynajmniej nie są cesarskie, prawda? Dobra, uważać te pułapki, tylko ty też, wiesz, nie nachodź na nią specjalnie, nie chciałbym robić takiego hałasu. Nie to, żebym się przyjmował o twoje zdrowie, czy życie. No też strzelasz z łuku zresztą. My, łucznicy, musimy się trzymać blisko siebie. Dobrze, o tam jest jakiś gość, zaraz go zaskoczymy. Jak nie teraz, może nawet. Się schowamy tak fajnie tutaj i... Bum! Pięknie! Zginął na siedząco. Właśnie takie zabójstwa są najlepsze. Im już nie pomożemy. Nawet nie chcę myśleć, co ci kretyni zrobili. Kurde! Tu jest jeszcze gość. Nie zauważyłem go. Walka! Ale okej. Nie było specjalnego hasła. Patrzcie, jaki piękny headshot. Takie właśnie... Takie zabójstwa właśnie są piękne. Dobrze. Pewnie w tych... O, wilkołak! Może otworzymy. Ciekawe, co się stanie, jak go wypuszczę. Wow. No nie, już tak blisko. To jest czeladnik, spokojnie. To nie jest aż takie trudne. O, ja, dobra. Ale też nie można sobie olewać. Kurde, serio? Serio, serio? No nie, nie mogę jakoś trafić. Dziwne. Czasami mistrz jest łatwiejszy do otwarcia. Dobra. Aj! No już tak bliziutko, tak bliziutko. Dziwne, serio dziwne. Może... Nie no. O, jest, poszło, dobra. No kurde, on mnie atakuje. Gościu, jesteśmy braćmi. Wiesz co? Dobra. Jak nie, to nie. Nie wiedziałem, że mnie zaatakuje, kurde. Ale zginął. Jak fajnie zginął. Ale nie, za fajnie, żebyś był w tej pozycji. Więc cię przesunę. Jest, dobrze. Okej, okay, ja się tu bawię, kurde, my mamy iść dalej, idziemy. Jeszcze save all, trzeba pamiętać. Może teraz będę trochę starał się tak uważniej, żeby ewentualnych wrogów tak po cichu może zabijać. Tak, po cichu. No, właśnie. To jest moje ciche właśnie zachowanie. Dawajcie. No! Kurde, tak biegają, nie da się ich trafić. No goddammit. Też mi coś... Dobra, nie ma was. Jeszcze tamten tylko. Też łucznik. Może headshota mu sprzedam. Jest, dobrze. Ty nic nie masz poza złotem, oczywiście. Trochę strzał, oczywiście, też moich. Złota wampirzy pyłta, nie wiem po co mi to, ale wezmę. I chyba tyle. Dobrze. Czy tutaj też ktoś będzie? Nie, tu już tych wywabiłem na zewnątrz przecież, no nie? To raczej wszyscy byli. Tutaj może coś będzie ciekawego. Liczę na same dobre rzeczy. O, skrzynki. No, te rękawice już mam. O, mistrz, dobra, przy mistrzu się zapisuje. Pewnie będzie coś ciekawego, ale mam mało wytrychów. O, no właśnie, kurde. Dobra, najpierw trzeba... Tak, tak. Trzeba popróbować różnych kombinacji. Aj. Oj, coś się, że będę musiał wczytywać. Kurde! O, dobra. Ale już wiem, jak otwierać, ale mam ostatni wytrych. Dobra, wczytujemy grę.
Tak musi być, no trudno. Chcę otworzyć tą skrzynkę. Może być tam coś ciekawego, no. Może się okaże, że będzie coś zajebistego i będę się wręcz cieszył. Aj, dobra, kurde, kurde. Mam mało wytrychów, nie mogę tak szarżować. O, jest, pięknie, dobra. Złoto, pierścień. Co tam? Jakiś topór, mnie to nie interesuje. No, to zależy. To jest tak randomowe, jakoś tam pewnie to pojawia, prawda, więc zależy dla jakiej osoby. Sierściuchu też mi coś. O, no dzięki. No, załatwiła go za mnie, co prawda, ale okej. No, ty się skradasz, no proszę bardzo. Tu jeszcze jakaś kruszynka była jednak. O, jakieś zwłoki cesarski. O, też głowa wilkołaka. Nie, nie, co ja robię? Demet. To się nazywa bycie po cichu. Broń jednoręczna, fajnie. I jeszcze awans, ciekawy. Awans, okej. Ja sobie jeszcze zdrowie dam. Muszę trochę zdrowia przykoksić, bo widzieliście jakie miałem problemy, kurczę, wcześniej. I dobra, teraz sobie może pójdziemy w broń jednoręczną. Nie, fechmistrz, postawa bojowa. Postawę bojową tylko mam, prawda? Tak, tylko postawę bojową. Postawa bojowa. Aha, te potężne ataki, ale ja i tak używam ich dosyć rzadko. Więc ja sobie po prostu fechmistrza jeszcze zrobię. Bo tu chodzi o te takie mocniejsze ataki, a ja dosyć rzadko ich używam, więc na razie sobie to daruję. Okej, zapiszemy. Czekajcie, bo chcę jeszcze sprawdzić. Nie wiem, bo nie wiem jak użyć tego czaru wilkołaka, czy trochę zabiłem już i nie wiem właśnie, ale dobra, potem może sobie to ogarniemy jakoś. Co to było? Oj, oj, oj. No, dawaj. No i ci wyszło. Złotko. Strzała. To wszystko, chyba że... A, dobra, nie. Mikstura pomniejszej magii? No nie wiem, no magia to jakoś tak niespecjalnie, prawda, ale... Cóż tam. Czeladnik. Co ja robię? Dobra, zapiszmy może najpierw. Czeladnik to też nie jest jakieś takie specjalnie proste, wbrew pozorom. Kurde, serio? A, po prostu trzeba... Okej, dobra, wyszło. Pięknie. O, mikstury magii, fajnie. Oj, właśnie zapomniałem ogarnąć w białej grani tego, które sobie przypomniałem dopiero. No, mówiłem, ja o tym zapominam często. No, tak sobie pomyślę o tym, żeby to pamiętać, to i tak czasami zapominam. Takie dziwne coś. Dobrze, tutaj ogarnęliśmy temat. Możemy iść dalej. Tak, możemy. Zbliżamy się, uważaj. Czekajcie, no, ja mam jeszcze trochę czasu, spokojnie. Więc możemy sobie grać jeszcze. Oprawcą. No nie, no co ty. Dobra, idziemy. Drewniane drzwi. Jest kość. Jest kość. Tutaj! O, łucznicy, proszę. O, to jest ten. Oprawca. Wiecie co? Tak, dla zabawy. Mam tutaj kostur zombie. Ożywimy sobie. Tego. Tak, tak. Będziemy mieli pomocnika, rozumiecie? Proszę. I trup za nas walczy, jest pięknie, wszystko ładnie. Tak, sobie, tych sobie z łuku zdejmiemy. Dobra. Tu jeszcze jest jeden.
No, patrz, taki jeden zombie, kurde, robi... Tak pomaga. Dobra. Złoto ma. Taką tarczę to ja już mam. Orkowy miecz 14. Mój miecz jest lepszy akurat trochę. No, tam tylko złoto w sumie. Żelazne buty wziąłem niechcący, kurde. Dobra, mniejsza. Pa, sobie tu popatrzymy, co oni mają. Strzał. Ustrzały. Dranie. Nie wiem jak, ale udało im się zabić Skiora. Był jednym z najsilniejszych w naszych szeregach, ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. Zabili Skiora? Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Kurde. Odejdź stąd. Sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich i zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. Mamy coś do zrobienia. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. Srebrna ręka szuka fragmentów Utrada po całym świecie. Jedna grupa ukryła się we wschodniej Marchii. Odzyskaj ten przedmiot. Od tego zależy nasz honor. Serio? Czekajcie, to będzie znowu... Znowu jakiś ten fragment Utrada. Tak jak ostatnio. Dowiem się, kto to zrobił. Tu jest Skior. Czy... Łooo, masz lepszy miecz ode mnie. Kurde. Uuu, ciekawy. Taki sam jak mój, ale ładnie wygląda. Lekki pancerz, dobra, to sobie zostawimy. I ogarniemy sobie... sobie te wszystkie rzeczy. Co my tu mamy? To masz 41? No, wiele lepsze. To sobie założymy to, wilcze buty. A nasze buty mają 13, a te mają 16, więc sobie też założymy. Tak, dokładnie. Te sobie wywalę. Jeszcze mamy broń. Nasz ma... A nie, czekajcie, nasz ma 18. A nie, bo on taki sam jednak, dobra, pomyliłem się. To sobie go upuścimy. Jednak miał taki sam miecz jak my, miałem wszystko. Zobaczmy, jak wyglądamy w tej zbroi. O, spoko. Też jest to ciężki pancerz, więc gites. Wilkołak. O, kufer. Iskry, ale my już umiemy iskry, prawda? Chyba tak. Więc nie będę brał. Widzicie to, ten kostur się przydaje jednak. Tak ożywić czasami sobie jakiegoś trupa, żeby nam pomagał, to jest ciekawa sprawa. Jeszcze mamy chyba z kilka minut, tak dosłownie. Pewnie tyle, że wrócić może do białej grani, może coś tam uzupełnić, coś tam małego. No to są jakieś drzwi. Pewnie już tam, żeby wrócić, prawda? Dobra. Zaryglowane jest. O, tutaj... A, mnie tu nie było, prawda? Wow, wow, wow. Jakiś gość tu jest. No to chodź. Ojej. O, się... O, myślałem, że się zatrzyma. No i... BUM! Dobra. Tarcze mamy, tu nic ciekawego nie ma, tu ktoś szczura piekł w ogóle, zajebiście. Pewnie smaczne było. No dobra, to wszystko, o. A nie, tu jest, tu też jest wilkołak w ogóle. Stąd to ja przyszedłem, prawda? Chyba tak. Już sam nie wiem, się czasami to plącze, boże, tyle tych drzwi. No, tutaj, dobra. Tutaj idziemy. O, jest nasze wyjście. To dobrze. Skyrim. Więc teraz mamy te misje, w której musimy znowu jakiś tam fragment szukać tego Utrada, cokolwiek to tam jest. Jednakże najpierw udamy się chyba do białej grani. Chociaż, oj, nie wiem czy to, chociaż tu będę się mógł w sumie, to jest zbadane, więc tu będę mógł się przenieść i potem sobie pójdziemy tutaj do jaskini zaginionego noża. A na razie pójdę do smoczej przystani.
Wrogowie są? Serio? Gdzie? O, gdzieś tutaj jakieś niedobitki chyba się ostały. No to zaraz się nimi zajmiemy. No właśnie. Tu jest w ogóle jakaś wieża, może tu coś będzie jeszcze ciekawego. Gdzie on jest? Gdzieś się schował. O, tu. Czyli jakoś to kółeczko zrobiliśmy. Wszyscy na mnie sierścią mówią, to nie jest fajne. Wiem, że jestem kotem, ale no trochę szacunku. Dobrze. Czy do tej wieży można wejść jakoś? Tutaj tak jest, tak, nie wiadomo. Takie trochę to zawalone. Jakoś nic na to nie... A nie, dobra, jest wejście. Jest też kufer. O Jezu, czeladnik. No nie. Wytrychy by się przydało gdzieś kupić, bo... Bo mało ich mam. No, tak blisko. Ostatni wytrych. Zapiszę, bo ostatni wytrych to nie jest, kurde, nie są przelewki. Aj! Serio, muszę wczytywać grę, bo... O Boże, co ja robię, co ja robię? Chciałem już zaraz kończyć odcinek i właśnie chciałem pójść do białej grani, tam coś uzupełnić sobie. Brakujące rzeczy niektóre. Ja to sobie chyba to... Chwila, już nie pamiętam, jaki skrót był od szybkiego wczytu, wczytywania. Dobra, nie wiem, jeszcze spróbuję, bo kurczę, nie wiem co tam jest, a to ciekawość zawsze góruje. Kurde. Dobra, chyba to uleję, serio. Dobra, już jestem, otworzyłem, była tam złoto i chyba ta zbroja, więc nic takiego świetnego, ale no cóż, dobra. Przynajmniej otworzyłem, to się liczy. Więc idziemy w tym momencie do białej grani, znaczy właściwie to do smoczej przystani teraz, żeby było szybciej. I tam się chyba jakoś uzupełnię i chyba skończę odcinek, prawda? To już raczej będzie odpowiednia pora. I w następnym gdzieś tam się już udam do tamtego miejsca z następną misją. I trzeba w ogóle jakoś ogarnąć tą moc wilkołaka, bo nie wiem dokładnie właśnie jak jej użyć. To tam idziemy. Pójdziemy sobie tutaj do tego sklepu, tutaj z mikstury sprzedają. Kocioł Arkadii, właśnie tu. I... Sprzedaż. Jestem kotem, jak mogę być bladą twarz, no. Ale dobra. Najpierw... A, bo nie mogę tylko to sprzedawać, dobra, to najpierw mikstury. Co ty tu masz? Uzdrowienie. 8. Tak, kupimy 8. Tutaj mamy też trochę. No, tak właśnie nie ma ich za dużo, niestety. Dobra, to taka też jakaś mikstura zdrowia. Leczenia choroby to nie... Nie. Właśnie nie ma, kurczę, ich za dużo, to jest niefajne. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Jeszcze tylko wyjdę na zewnątrz. Jeszcze, nie wiem, mógłbym pójść do tego gościa chyba i sprzedać tam kilka niepotrzebnych rzeczy, które mi się tu zebrały. Wszystko jest. Sprzedaż, dawaj. Broń, czy z broni coś to zostawimy? Tu nic nie ma. Jeszcze ze stroju tylko. To mogę sprzedać, to też. Czy buty, tak, to sobie sprzedam. To też. To też. Dobra. Tutaj mamy
sobie tarczę, nie wiem czemu mam nie założoną. Dobra. Okej, wychodzimy. I tu, słuchajcie, będziemy już kończyć. Następnym razem, jak mówiłem, zrobimy sobie dalszą na następną misję po prostu już. Więc to tyle. Żegnam was, trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć.